Na program zaprasza firma Paxton Polska, producent biżuterii srebrnej. Sponsorem programu jest Farmona, hotel Business & Spa w Krakowie. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu Gymstick. Pokażemy, jak szerokie zastosowanie może mieć ten prosty przyrząd gimnastyczny. Na koniec pokaz mody ślubnej i pierwszokomunijnej. Gymstick to kij wykonany z włókna szklanego, do którego przymocowane są dwie elastyczne gumy. Gumy do ćwiczeń mają na obu końcach pętle zrobione z trwałego materiału. Całość waży około 30 dekagramów. Gymstick można przenosić w torbie do wykorzystania sprzętu w dowolnym miejscu. Gymstick składa się z kijka zrobionego z włókna szklanego i dwóch elastycznych gum. Gumy do ćwiczeń są przymocowane do kijka za pomocą specjalnego mechanizmu mocującego. Z drugiej strony znajdują się pętle, które podczas większości ćwiczeń są zaczepione o stopy. Pętlę zakładamy po środku stopy. Można również zaczepić obie pętle pod jedną stopą. Regulowanie oporu gum jest szybkie i proste. Można zwiększyć ich opór, nawijając gumy wokół kijka. Staramy się, aby gum nie nawijać na piankę. Zmniejszenie oporu odbywa się przez pozwolenie gumom na odrolowanie się. Opór można regulować nawet podczas wykonywania ćwiczeń. Dostępnych jest 5 rodzajów tego urządzenia, różniące się oporem elastycznych gum oraz kolorem. Zielony, lekki, opór od 1 do 10 kg, przeznaczony do rehabilitacji ruchowej, ćwiczeń dla osób w podeszłym wieku, dla dzieci i młodzieży. Niebieski, średni, opór gum 1 do 15 kg, przeznaczony dla ćwiczących kobiet, sportowców i juniorów. Czarny, mocny, opór gum 1 do 20 kg, sprawnie fizyczne kobiety, mężczyźni, młodzi sportowcy. Szary, ekstra mocny, przeznaczony dla mężczyzn i sportowców, opór elastyczny gum od 1 do 25 kg. Ekstra supermocny w złotym kolorze, przeznaczony dla mężczyzn i sportowców, opór elastyczny gum 1 do 35 kg. Znamy również Gymstick w wersji teleskopowej, w tych samych kolorach, które są przy wersji standardowej, czyli zielony, lekki 1 do 10 kg opór, niebieski 1 do 20 kg,
czarny 1 do 20, szary 1 do 25 i złoty 1 do 35 kg. Każdy gymstick wyposażony jest w instrukcję, którą możemy rozłożyć, która jest w formie plakatu. Możemy rozłożyć, zawiesić na ścianie i wykonywać ćwiczenia według instrukcji. Ćwiczenia z gymstickiem możemy wykonywać w pozycji stojącej, klęcznej oraz leżącej, używając do tego celu specjalnych karimat. Ćwiczenia z gymstick możemy wykonywać również siedząc na piłce. Bardzo fajne, zwłaszcza dla osób starszych, do rehabilitacji oraz dla kobiet w ciąży. Również w parach. Możemy używać również tubingów i laski oddzielnie. Przenosimy powolutku ramiona do przodu. Leciutko ugięte łokcie, żeby nie było zablokowane ramiona. Wciągnij brzuch. Całą sylwetkę wyciągnij do góry. I powolutku opuszczamy gymstick. Zróbmy wdech nosem. Przy wydechu podnosisz ręce. Zróbmy wdech w górze. Opuszczamy w dół wydech. Lewa noga, wydech i powrót.
wyciągnąć kolano powolutku, wypinasz i wyprost. Wyciągnij brzuch, wypinasz. Pamiętajmy, że cały czas wyciągamy się do sufitu. Długie ręce, długie plecy. Opuszczamy ramiona, opuszczamy nogę, przenosimy lewą nogę w bok, zatrzymujemy, ugnijmy kolano po krótku i wyprostuj, uginamy, prostujemy, uginamy, prostujemy, zatrzymujemy, wyciągnij ramiona, wyciągnij cały kręgosłup do góry mocno, z tego i wypełniać nogę. Wyprost. Ugnij. I wyprost. Ugnij. I wyprost. Jeszcze raz. Ugnij. I wyprost. Opuszczamy dźwięki na dwa powietrze. Opuszczamy w dół. I rozluźnienie. Przenosimy prawą nogę do tyłu. Wyciągamy ramiona w przód. Napinamy joystick. Prostujemy plecy. Wciągamy brzuch. Podnieś nogę delikatnie do tyłu. Napnij pośladek. Spróbuj ugiąć kolano. I wyprostować. I jeszcze raz. Ugniamy kolano. I prostujemy. Ugniamy kolano. I ostatni raz. I wyprosty. Opuszczamy. Rozluź. No to zostawiamy lewą stronę. Przenosimy ramiona do przodu. Napięcie. Podnosimy delikatnie do głowy. I wyprostuj. Po lekcji ćwiczeń zapraszamy na pokaz choreograficzny z wykorzystaniem gymsticku.
Teraz zapraszamy Państwa na pokaz mody ślubnej i pierwszokomunijnej. W projektach, które oglądamy na wybiegu, widzimy różnorodność tkanin, wzorów i fasonów. Modnym i bardzo często wybieranym fasonem są suknie z gorsetem. Gorset może nie jest najwygodniejszą częścią garderoby, ale bardzo dobrze i ładnie modeluje i wyszczupla sylwetkę. Wiele sukni posiada również bogate zdobienia, koraliki, perełki czy błyszczące hafty.
tym ślubnym akcentem kończymy dzisiejszy program i zapraszamy na kolejny odcinek za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia! Sponsorem programu jest Farmona, hotel Business and Spa w Krakowie. Na program zaprasza firma Paxton Polska, producent biżuterii srebrnej.